Hej, Sesony Bachus. Dzisiaj Wam pokażę, jak się przygotować do geniusza z broni, czyli wyzwania w GTA Online, które dotyczy napadów i które da Wam nagrodę o wysokości 10 milionów. A więc zaczynajmy. Tą premię dostaną wszyscy, którzy brali udział w tym geniuszu. A więc na początek powiem Wam, jakie warunki musimy spełnić. Wszystkie przygotowania i napady zrobione na trudnym. Dodatkowo wszystkie napady po kolei, od Fleki aż do Pacific Standard. Ta sama ekipa. Żaden członek drużyny nie może zginąć. Jeżeli zginie, wszyscy muszą zaczynać od nowa. Warto też wspomnieć, że jeżeli misja się nie udała, albo ktoś wyszedł, geniusz nie jest przerywany. Jeżeli zniszczą wam jakiś pojazd, który mieliście eskortować, albo zostaniecie wykryci podczas na przykład przygotowania w Human Labs, to nic się nie stało. Warto też wspomnieć, że możecie przyspieszać podróż do celu. Żeby to zrobić, wszyscy członkowie muszą ukończyć przynajmniej raz ten napad. Wtedy wsiadacie do jednego wozu i wtedy pojawia wam się opcja, która pozwoli wam za niewielką opłatą pominąć podróż. A teraz pokażę wam kilka trików i rad, które powinniście spełnić, żeby szansa na zrobienie tego geniusza była większa. Warto posiadać przynajmniej setny level, dlatego że wtedy mamy maksymalną ilość HP, dzięki temu przetrwamy więcej. Dobrze by było, gdyby co najmniej dwie osoby miały 120 level, dlatego że na tym levelu odblokowuje się minigun. Ale najlepiej by było na 135 levelu, ponieważ wtedy możemy zabrać ze sobą aż 10 kamizelek. Najlepszym pojazdem do robienia napadów będzie oczywiście Gruma, dlatego że ma najbardziej pancerne szyby ze wszystkich aut. Jedynie musimy uważać na to, żeby stać daleko od pojazdów, które mogą wybuchnąć. W sklepie z odzieżą kupcie ciężki pancerz wraz z hełmem. Sprawia on, że podczas napadów dostajemy o wiele mniejsze obrażenia, ale kosztem prędkości poruszania się. Potem zapisujemy nasz strój, a w menu napadów, kiedy mamy zdecydować o strojach, wybieramy zapisane przez gracza. Pamiętajcie, żeby uzupełniać przekąski i pancerze. Kiedy używamy przekąsek, pamiętajcie, żeby przykleić się do jakiejś ściany, dzięki temu omijamy animację jedzenia. Warto też sprawdzać raz na jakiś czas, czy coś się nie popsuło w naszym geniuszu. Żeby to zrobić, wchodzimy w statystyki, nagrody, napady. I tam mamy naszego geniusza. I na koniec pamiętajcie o tym, żeby unikać wybuchowych rzeczy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dzięki tym radom zarobicie wasze 10 milionów. Do każdego komentarza przypinam serduszko, więc nie zapomnij zostawić swojego. Hej!